Tematyka niskich podatków Cię interesuje? Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek, aby być powiadomionym o najnowszych odcinkach i oszczędzaj na podatkach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzień dobry, doradca podatkowy Michał Cielibała. Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki z o.o., musimy pamiętać, że 9% podatek od zysków może w którymś momencie stać się 19% podatkiem. Wtedy, kiedy stracimy status małego podatnika, spółka swój CIT zaczyna płacić w wysokości 19%. Ale nie dzieje się to tak, jak w skali podatkowej, w podatku dochodowym w PIT-ie, tylko podatek 19% obowiązuje od początku roku. I wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy spółkę, gdzie płacimy 9% CIT i w którymś momencie roku podatkowego przekraczamy 2 miliony euro przychodu. Spółka traci status małego podatnika i tym samym stawka podatku CIT w tej spółce wynosi 19%. I do podatku, który zapłaciliśmy do tej pory w wysokości 9%, musimy dopłacić aż 10% podatku, dlatego że ustał u nas statut małego podatnika. Wielu przedsiębiorców zapomina o tym fakcie, nie kalkuluje w swoich przychodach i w swoich dochodach zmiany stawki podatkowej, a ta stawka podatkowa zmienia się praktycznie dwukrotnie, nawet ponad dwukrotnie. Czy jest na to jakieś rozwiązanie, żeby uniknąć konieczności przejścia na wyższą stawkę podatku CIT, czyli utraty statusu małego podatnika? Jeżeli mamy taką możliwość, to być może działalność, którą obecnie prowadzimy, podzielmy na dwie spółki z o.o. i wtedy każda z tych spółek będzie miała limit 2 milionów euro. To nam pozwoli na to, żeby zarówno w jednej, jak i w drugiej spółce płacić 9% CIT. No, innym rozwiązaniem jest przejście na tak zwany CIT estoński, gdzie w ciągu roku w ogóle nie płacimy CIT-u. Ale do CIT-u estońskiego musimy spełnić różnego rodzaju warunki. Warunki te wprost określa ustawa i po przekroczeniu 2 milionów euro w spółce z o.o., która jest na CIT-cie estońskim, zmienia nam się też ryczałt od tej spółki i też płacimy wyższy podatek w przypadku, kiedy wypłacalibyśmy sobie dywidendę. Także nie jest to rozwiązanie dobre, że sobie przejdziemy na CIT estoński i nie będziemy płacić CIT-u, bo tam tak naprawdę, jeżeli dojdzie do wypłat dywidendy, też jesteśmy zobowiązani do zapłacenia podatku. Także pamiętaj o tym, że jeżeli zbliżasz się albo planujesz przekroczenie 2 milionów euro przychodu w swojej spółce, to albo jesteś zdecydowany, że będziesz jednak płacił 19% podatek CIT, albo musisz podjąć kroki, które pozwolą Ci, byś pozostał na 9% podatku. Dziękuję i do usłyszenia.